Zaczynam od spięcia włosów, jak zwykle przy pracy z lateksem. Staram się je dokładnie zabezpieczyć, w tym celu używam kartki papieru, którą przypinam za ucho wsuwkami. W ten sposób będę miała pewność, że lateks nie zostanie na moich włosach. Biorę lateks firmy Mechron i będę nakładać go na ucho gąbeczką. Wykorzystuję tutaj też zwykłą watę. Będę budować nią kształt elfiego ucha. Mój podkład dzisiaj to Inglot HD oraz puder RCMA. Podkład oczywiście nakładam na ucho, żeby wyglądało po prostu bardzo naturalnie. I tak prezentują się zrobione uszy. Ja osobiście jestem bardzo zadowolona z efektu. Oczywiście, jeśli chcecie, możecie kupić takie uszy na eBayu albo na Allegro. Podejrzewam, że kosztują grosze, ale ja osobiście lubię się bawić takimi rzeczami, także zrobiłam je sama. Przechodzę teraz do modelowania twarzy i sięgam po puder do modelowania. Twarze HD Freedom System z Inglota, to jest numerek 504. Modeluję twarz nim dość mocno, chcę po prostu, żeby wyglądała na bardzo smukłą i szczupłą. Cieniem z NYXa z numerkiem 04 konturuję twarz. Będę używać do tego pędzla do konturowania z Revlona. Z paletki The Balm biorę róż i będę nim rozcierać cienie. Zależy mi na tym, aby wszystkie kolory były bardzo ładnie roztarte, żeby wszystkie przejścia były płynne. Takie sytuacje zrozumieją tylko dziewczyny z długimi paznokciami, ale nieważne. Biorę kolejny cień z NYXa, to jest numerek 03 Hot Blue i pogłębiam nim całe konturowanie twarzy. Ogólnie cały proces konturowania twarzy jest dość pracochłonny i długotrwały, ale zależy mi na tym, żeby wszystkie cienie były bardzo równo roztarte,
żeby nie było tutaj żadnego odcięcia koloru od innego koloru. Nakładam cień również na uszy. Zależy mi na tym, żeby miały taki sam odcień co moja skóra. Czas na odrobinę błysku. Biorę rozświetlacz z Makeup Revolution i nakładam go na kości policzkowe. Nie żałuję go, zależy mi na mocnym błysku. Nakładam go również na nos i na łuk Cupidyna. Na powiekach ląduje przepiękny cień z Make Up Geek, to jest duochrom o nazwie Blacklight. Sięgam teraz po cień z Inglota z umarkiem 377 i pogłębiam nim załamanie powieki. Kolejny cień z Inglota, tym razem numerek 316, ląduje na dolnej powiece. Moim niezastąpionym pędzelkiem od Maxineczki, Embrush z numerkiem 07, rozcieram turkusowy cień i wyciągam go odrobinę na górną powiekę. Stwierdziłam tutaj, że cień Blacklight znajdzie się również we wnętrznym kąciku. Fikserem z Maca zbliżam pędzelek i będę nakładać nim brokat z numerkiem 07. Sięgam po eyeliner z Anastazji Beverly Hills w odcieniu Jet i staram się nim narysować w miarę precyzyjne kreski. Doklejam rzęsy z NYXa z numerkiem WL11. I w końcu czas na doklejanie diamencików. Będę je przyklejać na klej Duo. Brylanciki lądują na moich brwiach, nad górną wargą, na szyi oraz na palcach. Na sam koniec odsłaniam uszy i zakładam wianek. I tak prezentuje się końcowy efekt. Mam nadzieję, że taki tutorial Wam się podoba i że charakteryzacja również przypadnie Wam do gustu. To dzisiaj na tyle. Dziękuję Wam za uwagę i do zobaczenia w następnym filmie. Pa!